Witam bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek Bez Celibatu. Przy mikrofonie jest Sławek Zawadzki. I Robert Miksa. Cześć. A ja przypomnę, czołem Robert, przypomnę, że rozmawiamy o kwestiach politycznych, kulturalnych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych i wszelkich innych, ale w kontekście Biblii. Ale pytanie na rozgrzewkę, Robert. Czy ciebie obowiązuje tajemnica osoby duchownej? Tajemnica spowiedzi? Tak. No myślę, że to jest taka tajemnica, ona nie wymaga nawet uregulowania prawnego, to jest jakby chyba taka podstawowa zasada przyzwoitości. No ale jeżeli wezmą cię na przykład służby, prokurator albo policja i będą odpytywać się ciebie na mój temat, to czy ty możesz się zasłonić tajemnicą zawodową? Tak jak powiedzmy ksiądz albo adwokat. No, ciekawe pytanie, nigdy o tym nie myślałem. Ale myślę sobie, że to mogłoby zależeć, czego dotyczy. No bo jeżeli przyszedłbyś mi się wyspowiadać, że zabiłeś człowieka, no to nawet moralnie czułbym się w obowiązku powiedzieć o tym. Okay. Ale gdyby to dotyczyło spraw osobistych, rodzinnych, to myślę, że nie. Powiedziałbym tajemnicę spowiedzi, panowie. RODO. Ale ustawa nie przewiduje, tak? Żadnej tarczy, jeżeli o to chodzi. Mówię o ustawie pomiędzy regulującą relację pomiędzy Kościołem Baptystów. Nie, prawnie te kwestie nigdy nie były regulowane. Okej. No dobra. Chciałbym się ciebie zapytać o to, skąd wiesz, co jest prawdą? I uwaga, przedłużam to pytanie. Patrząc na to, co się dzieje cały czas, skąd wiesz, że to akurat my mamy rację w kontekście Ukrainy. My to mam na myśli cały świat oprócz Rosji, a nie Rosja. No bo jest nas większość. No właśnie, to już tak. To oczywiście żartuję. Wiem, ale to niektórzy tak uważają, no nie? Tak. Że prawdą jest to, co uważa większość. Tak, i to jest poważny problem, bo nie tak dawno rozmawiałem z pewnym profesorem, spieraliśmy się na temat tego, co jest sprawiedliwe. I on mówi, to, co jest w stanie wygenerować większy społeczny ruch. Więc ja bym mu zadał teraz takie pytanie, no dobrze, to w takim razie, jeżeli 70%, niektórzy mówią więcej, nawet popiera agresję Rosji, czy wojnę, atak Rosji na Ukrainę, czy to znaczy, że to jest sprawiedliwe? No myślę, że nie. Ale to pokazuje, że my potrzebujemy wyższych standardów sprawiedliwości, niż tylko to, co my jesteśmy w stanie ustalić. Tak. Nie? Więc to oczywiście jest tylko takie ogólne spostrzeżenie. Natomiast bym powiedział tak, z takiej filozoficznej perspektywy można powiedzieć tak, że no, mamy takie definicje prawdy. No, pewne kryteria muszą być spełnione, czyli to musi być spójne wewnętrznie, zgodne ze światem zewnętrznym, czyli nie tylko wewnątrz tego, co mówimy, musi się to składać, spinać razem, ale też zgodne z poznaniem rzeczywistości, które mamy. Ale ja bym do tego, zresztą nie jestem tu jedyny, dodał jeszcze do tego taki element moralny. Osoba, z którą rozmawiam, powinna być osobą godną zaufania. I myślę, że to jest bardzo istotny element, ponieważ to też wśród filozofów pojawia się taki wątek. To znaczy chodzi o to, że moralność osoby, która prezentuje jakiś pogląd, ma wpływ na ten pogląd, który on prezentuje. Ponieważ każdy z nas ma w sobie gdzieś głęboko ukryte jakieś preferencje, pewne rzeczy, których nie lubi, więc w pewne strony nie będzie chciał iść, a w pewne będzie go ciągnęło. I to jest też element, który musimy brać pod uwagę. Przy ocenie, co jest prawdziwe. No tak, ja ci zadałem pytanie, skąd wiesz, co jest prawdą? No, dam ci prawdziwy przykład. No, kiedy patrzę na Putina, no to myślę sobie, przecież to jest facet, który ciągle kłamie. Ale skąd o tym wiesz? No bo patrzę na umowy, które podpisuje, które potem łamie, jakby to jest jego zwyczaj. A czy nie jest tak, że ty po prostu wiesz o tym z mediów, co robi Putin? Tak, oczywiście. Tak. I skąd założenie, że tak. Media mówią prawdę? Bo zobacz. I tak, i tu trochę wracamy do tego, o czym powiedziałem. To znaczy chodzi o to, że no osoba, która prezentuje jakiś pogląd, musi być osobą, której ufasz. Nie? I ja ufam mediom, z których czerpię swoje informacje. Ale tak samo jest wtedy, kiedy pojawia się jakiś, nie wiem, filozof, przywódca religijny, polityk, który mówi, pójdźcie za mną, bo ja wam powiem, co jest prawdziwe, to ja patrzę na jego życie, nie tylko słucham tego, co on mówi, patrzę na jego życie i myślę, to jest człowiek niemoralny. Nie chcę ufać takiemu człowiekowi. Nie? Kiedy patrzę na Putina, to myślę sobie, no, z tych informacji, które mam,
których no, myślę, poczekaj, że jest większe prawdopodobieństwo, że są prawdziwe. Czy Jozue, jak wchodził do Ziemi Obiecanej i walczył z tymi wszystkimi narodami, no to jak był postrzegany przez te pozostałe narody? No, wchodził, walczył, chodzi mi o... już jako generał, nie jako zwiadowca najpierw. Tak, jak podbijali Kanan, tak? No to tak naprawdę to była inwazja. Z perspektywy tamtych ludów, ja wiem, że te ludy jakby na to zasłużyły, tak? Bo pamiętam ten moment, jak chyba Bóg rozmawiał z Abrahamem i mówił, że jakby ty nie wejdziesz do tej ziemi obiecanej, ale twoje potomstwo za ileś tam lat wejdzie, aż się dopełni wina tam Amorytów wtedy, i wszystkich się innych. Tak. Ta wina Amorytów, no więc jakby tutaj możemy powiedzieć, że znamy to tło. Natomiast chodzi mi o to, że naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy żyli w Kananie, jak widzieli, że Jozue wchodzi z Izraelitami, i podbijają tę ziemię, no to oni, myślę, że nie traktowali tego jako ani wyzwolenie, ani jako coś moralnego. Widzieli wroga, który przychodzi. Mhm. Ale niektórzy z nich mieli poczucie tego, że to jest sąd Boży. No, i przykładem jest Hagar. Rahab. Rahab, przepraszam. Tak, przepraszam. Ta, która mieszkała w Jerycho, która wiedziała, jakby, nie wiemy skąd ona miała to przekonanie, ale mówi, że ona nawet nie była jedyną osobą, która wiedziała, że sąd Boży ciąży na nich, nie? Więc jakby ilość zła, które było w tym, i tu jest ten wymiar, którego brakuje w takim czysto intelektualnym rozważaniu tej kwestii, że my naprawdę żyjemy w świecie, który nie ogranicza się do tego, co materialne, nie tylko do tego, co widzimy, ale ponad tym jest Bóg, który jest sprawiedliwy i który w pewnym momencie, pomimo tego, że jest cierpliwy, to w pewnym momencie wymierza sprawiedliwość. Ale w to wierzę. Chodzi mi tylko o to, skąd my dzisiaj tak naprawdę mamy czerpać wiedzę, która jest prawdziwa. To jest szeroki temat. Bo chcesz powiedzieć, w Rosji... Musisz zaufać jakimś autorytetom. No i właśnie, ludzie w Rosji ufają swoim autorytetom i uważają, że inwazja na Ukrainę jest właściwa. Mhm. I oczywiście widzimy tych ludzi na ulicach, którzy stoją i protestują. Teraz podobno nawet jak się stoi z białą kartką, to i tak się idzie do więzienia. No ale wyobrażam sobie, że gdyby ktoś w Polsce zaczął popierać teraz oficjalnie Putina, zresztą nawet Facebook, tak, wprowadził na terenie Polski, Węgier, Słowacji, Czech i tam jeszcze paru innych państw, zgodę na to, że można publicznie obrażać Putina i nie będzie traktowana jako mowa nienawiści. To jest w ogóle też bardzo ciekawe. No ale jest taki polski polityk, kontrowersyjny, Korwin-Mikke, który na przykład pozytywnie wypowiada się na temat Putina, a przynajmniej mówi, że na przykład nie należy go obrażać. No i człowiek został już w tej chwili znowuż zesłany na tam margines polityczny, no nie? Zmierzam do tego, że w Rosji, znaczy, że gdyby w Polsce ktoś zaczął popierać w tej chwili działania Putina oficjalnie i tak dalej, na pewno spotkałby się również z agresją państwa i społeczeństwa, no nie? Mhm. Więc jeżeli w Rosji jest tak, że większość ludzi myśli o tym, że Putin ratuje Rosjanów, którzy mieszkają na terenie Ukrainy, no to wiadomą rzeczą jest to, że tych, którzy jednak uważają inaczej, no, należy pacyfikować. Dla jasności nie popieram, żeby tutaj jasno wyrazić. Chodzi mi tylko o coś takiego, tak. Jak ty jako pastor, jakie masz narzędzia do tego, żeby rozpoznawać, co jest prawdziwe? Wiesz co, no, znowu odwołam się do tych kryteriów, o których mówiłem wcześniej, czyli spójność wewnętrzna. I w przypadku Putina ona jest dosyć, on bardzo sprytnie porusza się w obrębie swoich kłamstw i stara się, żeby one były spójne. Natomiast kiedy popatrzymy na spójność tego, co on mówi ze światem zewnętrznym, czyli on mówi, nawet Ławrow mówi, no my nie napadliśmy na Ukrainę przecież, nie? No to jeżeli widzimy te obrazki tego, co się dzieje, no to jak nie napadliśmy? Jak to się ma do rzeczywistości? Więc to zestawienie z rzeczywistością, do której mieszkańcy Rosji akurat nie mają dostępu takiego, jak my mamy, więc tu jest ten problem. No ale jest jeszcze ten trzeci element, który myślę, że jest przydatny wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś kłamstwem, które jeszcze nie ujawniło się jako kłamstwo, ponieważ nie mamy możliwości zweryfikowania tego, to kiedy ja wiem, że ta osoba, z którą rozmawiam, która sprzedaje mi swój pogląd, jest niemoralna, to ja mam prawo powiedzieć, wiesz co, nie ufam ci do końca. Może coś w tym jest, ale nie pójdę za tym, ponieważ kiedy patrzę na twoje życie, to mam bardzo poważne wątpliwości. No, okej, okay. A to dobrze. Ale wiesz co, ja bym dodał jeszcze jeden wątek do tego, bo myślę sobie, że to jest strasznie ważne i może nawet chyba za mało podkreślane, że chodzi o to, że kiedy mówię o tym kryterium odróżnienia prawdy od kłamstwa i mówię o tym wątku osobistym,
to myślę sobie, że szalenie istotne jest to, co Jezus mówi w pewnym momencie, kiedy dyskutuje z uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Mówi o nich: waszym ojcem jest diabeł, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I myślę sobie, że to jest szalenie istotna informacja. To znaczy, kłamstwo nie jest takim po prostu zatarciem prawdy albo... Kiedy myślę sobie o stosunku chociażby Polaków, na przykład polskich studentów, tak, którzy notorycznie kłamią, ściągają, znają nieuczciwie egzaminy, to myślę sobie, że wybierają drogę diabelską. Że kłamstwo w tych sytuacjach jest narzędziem diabła, które zniewala ich w ten sposób. I myślę sobie, że to jest zniewolenie, to są jakby pęta, w których już jest Putin. On jest narzędziem diabła w tym momencie. I oczywiście mówię to jakby ufając tym przekazom, które posiadam w związku z tym, co się dzieje za wschodnią naszą granicą. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć sobie jasno, to jest diabelska robota. I co więcej, jeszcze dodał do pieca, że tak powiem, kiedy Cyryl występuje w jego obronie. No właśnie, powiedz może, kto to jest Cyryl. Tak, Cyryl to jest patriarcha Moskwy. To jest człowiek, który jest przywódcą religijnym prawosławnej cerkwi na terenie Rosji. I no, człowiek, który ma też... Prawie jak papież. Tak nie, można... no w kościele prawosławnym, przepraszam, nie ma papieża. Tam są te autonomiczne jednostki, tak, w poszczególnych krajach. I problem polega na tym, że Cyryl ma ogromne ambicje do tego, żeby być takim patriarchą całej Rusi, łącznie z Ukrainą, łącznie z Białorusią, łącznie z Mołdawią, łącznie z Kazachstanem. I po tym, kiedy Związek Radziecki się rozpadł, to tam no, sytuacja zrobiła się skomplikowana. Ukraina ogłosiła powstanie kościoła ukraińska cerkiew, no tak, prawosławna. Niezależne, tak, no. Ona została uznana przez Konstantynopol. Patriarcha Moskwy w takim razie powiedział, to ja zrywam stosunki wszystkie z Konstantynopolem i po prostu no, strasznie skomplikowane się to zrobiło, ale chodzi mi teraz o to, że on stał się narzędziem w ręku Putina, ponieważ Putin potrzebuje czegoś większego niż tylko argumenty ekonomiczne do tego, żeby najechać Ukrainę i on mówi, my przywracamy tą prawosławną wiarę na tereny Ukrainy. My przywracamy porządek. Stąd to odwoływanie się do tych parad gejów i lesbijek, stąd krytykowanie Zachodu z powodu moralnego upadku. Mówi, my jesteśmy obrońcami wiary. I zobacz, co się dzieje w tym momencie. W tym momencie jego agresja zaczyna mieć już, jak to nazwać, ponadnaturalny, bo transcendentalny autorytet. Nie? No, a powiedz mi, czy dopuszczasz taki scenariusz, że na przykład za tym całym konfliktem, no, że być może on faktycznie jest wywołany przez Putina, który po prostu jest zły z natury, ale że jednak ten konflikt został wywołany, że za nim stoi ktoś dalej, na przykład Amerykanie, w których interesie na przykład jest to, żeby osłabić pozycję Rosji bardzo mocno i nie ma wątpliwości, że w tej chwili na arenie międzynarodowej Rosja została osłabiona. Albo nie trzeba daleko sięgać, żeby zapytać się, kto stał za, chciałbym powiedzieć, inwazją, zamachem na World Trade Center. Czy Amerykanie, i teraz nie chodzi o to, czy Amerykanie działali tutaj celowo, ale czy wywiad amerykański wiedział o tym. Bo jedno jest pewne, przed 11 września 2001 roku opinia społeczna w Stanach, zaznaczam, że mówię o źródłach wtórnych, ale opinia społeczna w Stanach nie była za tym, żeby robić inwazję na przykład na Afganistan, tak? Czy żeby tam rozprawić się ostatecznie z Irakiem. Natomiast po tym zamachu opinia się zmieniła. Skąd wiesz, że Amerykanie no nie stali za tym? Putinowska metoda, bo on się posługiwał takim metodem. No, oczywiście. Wysadzeniem bloku mieszkalnego po to, żeby usprawiedliwić atak. No to tego nie wiemy, to już właśnie założyłeś teraz. No, chodzi ci o zamach Czeczeńców, tak? Na początku jego działalności i Putin faktycznie miał mało głosów. Był zamach Czeczeńców na szkołę, tak? Od tego się zaczęło i na budynek jeszcze wcześniej i faktycznie Putin dostał wielki mandat społeczny do tego, żeby z Czeczenią się rozprawić. Znaczy, powiedziałbym tak, z biblijnej perspektywy
Znaczy, zawsze mam obawy, żeby nie dać się wpuścić w jakiś kanał teorii spiskowych, ale powiem tak, z biblijnej perspektywy człowiek jest zły. Tak. Człowiek jest grzeszny. I w momencie, kiedy w jego sercu gra mu coś, że on bardzo chce osiągnąć taki czy inny cel, zrobi to za wszelką cenę. I z tego, co wiemy na temat Putina, widzimy, że tak, są tacy ludzie i tak, robią w taki sposób. Czy tak było w przypadku World Trade Center, czy tak było teraz w przypadku napaści na Ukrainę, nie wiem. Na pewno gra olbrzymią rolę tutaj chore, zepsute, zniszczone serce Putina. Co jest prawdą? Jakbyśmy podsumowali ten odcinek? Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą, no właśnie. To jest gość, któremu naprawdę można zaufać. Zobacz, kiedy patrzymy na jego życie, jakby wszystko, co mówił, okazało się prawdą. Zresztą podobnie jak w przypadku Jana Chrzciciela. Ale w jego przypadku poszło to jeszcze dalej, bo on mówi, słuchajcie, ja umrę, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. I zmartwychwstał. I takiemu gościowi naprawdę można ufać. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy dociekać, co jest prawdą polityczną? Albo jaka była historia? Na tyle, na ile to możliwe, ale myślę sobie, że, że Królestwo Boże jest ponad tym wszystkim. No właśnie. Znaczy mamy prawo do oceny tego, co się dzieje na zewnątrz, czy nawet powinniśmy artykułować tą ocenę. Tak samo jak Jan Chrzciciel mówił do Herona, że to, co robisz, jest złe, jest obiektywnie złe i Bóg cię osądzi z tego powodu, ale to nie oznacza, że musimy być zaangażowani w wszystko, co ten świat robi. Tak samo jak chrześcijanie nie byli zaangażowani w to, co robił Neron albo jacyś inni cesarze. No dobra, to ostatnie pytanie. Skąd wiesz, że to Biblia jest prawdziwa, nie Koran? To otwieramy znowu taką wielki temat. Puszeczkę Pandory. Możemy, może nie Pandory, ale... Możemy zacząć... Puszeczkę gęsto spakowaną, bo myślę, że trzeba było przedstawić wszelkiego rodzaju argumenty historyczne, archeologiczne, filozoficzne, logiczne, też personalne. Myślę sobie, że to bardzo mi... Znaczy wszystko mi się podobało oczywiście, o czym tutaj mówisz, natomiast ważną rzecz powiedziałeś na początku, że prawda jest spójna. Że prawda ma to do siebie, że nie trzeba jej bronić, bo ona się obroni sama siebie, no nie? Myślę, że jak każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że choćby jako dziecko musiał skłamać, no i w pewnym momencie, jeżeli były jakieś konsekwencje tego kłamstwa, to trzeba było dalej kłamać, żeby utrzymać ten taki spójny charakter, który ostatecznie pękał. Prawda ma to do siebie, że nie trzeba jej ubarwiać i wymyślać. Ona jest po prostu najlepsza, bo jest prawdziwa. I właśnie w tym względzie w Biblii. I o tym możemy kiedyś zrobić oddzielny odcinek, no nie? Właśnie, żeby dostrzec jej spójność. Jej spójność i nawet to, co teraz przypominam sobie, kiedy są na przykład nabożeństwa wielkanocne, na co zwracasz uwagę, że to kobiety pierwsze poszły do grobu. Aha. Co jest po prostu w gruncie rzeczy, gdyby ktoś, jakiś autor z głową na karku pisał to i chciał to ubarwić, to by wysłał tam mężczyzn. No tak, tak. A wysyłamy kobiety, co tak naprawdę powinno osłabić tą historię, ale to jest po prostu prawdziwe. Tak, tak, dokładnie. Ale ciekawe jest, z czym przypomniała mi się teraz ta rozmowa Jezusa z Piłatem. Tak. W pewnym momencie Jezus mówi, że on mówi tak, ja na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. A Piłat mówi, ale co to jest prawda? Nie, więc zachowuje się tak współczesny człowiek, mówi, nie wiadomo, co to jest prawda. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. A prawda stała przed nim. Ten, który miał pełną wiedzę na temat jego życia, na temat tego świata, na temat Boga i na temat tego, w jaki sposób pojednać się z nim. Ale nie skorzystał z tego. No nie skorzystał. Ostatnia rzecz, przypomina mi się, jak jeszcze kiedyś tam koleżanka mi powiedziała, że nie ma prawdy obiektywnej. Nie, ona mówi... I była pewna tego? Nie, ja właśnie, ale ja tego wtedy nie powiedziałem, dopiero po latach sobie pomyślałem, że mogą mi powiedzieć, no właśnie, ale uważa, że to jest prawdą obiektywną, że nie ma prawdy obiektywnej, tak, więc już samo coś się zjada. Dobra, tak. Robert, bardzo dziękuję ci za tą ciekawą dyskusję. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Hej.